dzisiejszym odcinku pokażę Wam wygranych tego sezonu. Uprzedzam, będą małe niespodzianki. Przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym, żebyś napisał w komentarzu, kto według Ciebie jest największym wygranym tego sezonu. Bez Iwony nie wyobrażam sobie tego serialu. Z nią wątki zawsze są ciekawe i moim zdaniem tym wygrywa w każdym sezonie. Jednak w poprzednim nie miała aż tylu dobrych momentów, żebym mógł powiedzieć, za to wygrała. Ale nie zmienia to faktu, że jest wygranym 9 sezonu 19+. Moim zdaniem Błażej bardzo się zmienił i nawet próbował na Doris wpłynąć, gdy ta się śmiała ze śmierci Irka. Każdy wie, jak to się skończyło, ale moim zdaniem wygrał w tym sezonie. Magda wygrała, bo uwolniła się z eksperymentu Ali, bo jak pamiętacie, tak nazwała ich związek. Trochę smutne, lecz prawdziwe. Później odegrała się na dziecku sąsiadów, zaczęła trenować, olała Doris, więc zasłużone 5. miejsce. Konrada dałbym nawet na 1. miejsce, jednak jest ścisk w czubie tabeli. Ja myślałem, że będzie wypierać się ojcostwa, nie przyzna się do dziecka, a tutaj taka miła niespodzianka. Co fakt, ta historia się nie klei, ale tym zachowaniem udowodnił, że jest dojrzały. Sara sezonu na sezon coraz bardziej mi imponuje, bo coraz bardziej się zmienia. To, jak zareagowała na śmierć Irka, bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ myślałem, że będzie śmiała się z tego, jednak pokazała, że ma klasę i wie, z czego można sobie poheheszkować, a z czego nie. Odeszła z tego serialu i to jest moim zdaniem największe jej zwycięstwo, bo reszta to pasmo nieporozumień. Irek wiedział, kiedy odejść i zapewne zdawał sobie sprawę z tego, że na nim będą budować wątki. Dla mnie jest największym wygranym tego serialu, jak i tego sezonu. Przynajmniej już nigdy więcej nie będą robić z niego kretyna i ma spokój.